Cześć! W dzisiejszym filmie pokażę Wam, jak przerobić standardowy serwomechanizm, który ma możliwość obrotu o 180 stopni, na silnik, który ma możliwość obrotów o 360 stopni. Zaczynajmy! Dzięki przekładni na serwomechanizmie uzyskujemy dużą siłę na wyjściu z serwo. Kompaktowe wymiary oraz prosty kształt urządzenia czyni go idealnym na przykład do napędu robota. W pierwszym kroku odkręcamy cztery śruby oraz przecinamy naklejkę. W kolejnym kroku od silnika należy odlutować te dwa przewody oraz od elektroniki odciąć lub odlutować tą wiązkę. Po odcięciu i odlutowaniu przewodów przylutowałem dwa przewody do silnika. Tą część serwo możemy już zamknąć. Zajmiemy się teraz górą. Po otwarciu góry ukaże nam się przekładnia. Musimy ją zdemontować. Zdemontujcie to w taki sposób, żeby przy składaniu nie pomylić się. Naszym oczom ukaże się potencjometr. Musimy go teraz podważyć w taki sposób, żeby nie zawadzał o obudowę. Są tutaj dwie wypustki, on się nie blokuje. Tak wygląda potencjometr po zdemontowaniu. Usunąłem całkowicie tą blaszkę, która tu się znajdowała i dzięki temu silnik może się swobodnie kręcić. Na jednym z naszych trybów jest blokada. Należy ją odciąć. Tak wygląda tryb po odcięciu. Ostatnim krokiem jest zmontowanie naszego serwo. W dzisiejszym filmie to wszystko. Cześć!